O, rany. Miałem dostać Oppo Reno 4, a w zamian dostałem do testów 4 Oppo Reno z serii czwartej i teraz nie wiem w sumie co zrobić. Jest ich tak dużo, a tak mało czasu. Chociaż w sumie wiem. Cztery telefony to strasznie dużo urządzeń i strasznie mało czasu. Szczerze, nie miałem nigdy czterech telefonów jednocześnie testować okazji, dlatego zatrudniłem ekipę godną zaufania, czyli po prostu ludzi, których znam i którym ufam i wiem, że razem sprawdzimy najlepsze funkcje smartfonów z serii Oppo Reno 4. Pomyślałem, że żeby był to jak najbardziej obiektywny test, to trzeba te telefony wylosować. Czyli każdy dostanie taki telefon, jaki wylosuje, nie będzie tutaj preferencji, nie będzie tutaj też uprzedzeń dotyczących tych urządzeń, choć wątpię, żeby jakiekolwiek były, bo są to całkiem fajnie skrojone urządzenia. Dlatego w tej czapce mam wypisane wszystkie cztery modele i zaraz będziemy losować. Oczywiście pojawi się też czwarta osoba, ale na razie jej nie ma, więc jak to mówią, umarli nic nie mówią. W czapeczce mamy cztery telefony, no i zaczynamy od Zuzy. Co tam wylosujesz? Okej, okay, Zuza wylosowała Oppo Reno 4Z. No to co dla Ciebie będzie, Julia? Mamy Oppo Reno 4 Lite. Nie ma z nami jednej osoby, więc teraz ja wylosuję dla siebie. I uwaga, 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 uwaga. Co to będzie za telefon? Yes! Wylosowałem Oppo Reno 4 Pro. Dla osoby, która przyjdzie później, której imienia jeszcze nie zdradzamy, zostanie jeden ten telefon i będzie to Oppo Reno 4. Pierwsze miejsce, w którym spróbowaliśmy naszych fotograficznych umiejętności, to pomarańczowa ściana przy ulicy Bolesława Prusa 9. Jest to jedno z takich miejsc, które warto sobie wybrać, jeżeli przymierzacie się do ciekawej sesji fotograficznej, a chcecie mieć na przykład jednolite tło. I ogólnie polecam Wam szukanie miejsc, gdzie macie jeden kolor w tle, bo wtedy możecie zrobić naprawdę ładne zdjęcia i pobawić się światłem. Zresztą co do zabawy, to tutaj mieliśmy tak naprawdę bardzo różne podejścia. Ja poszedłem w stronę poszukiwania optymalnego światła. Właśnie widzicie, że mam tutaj miecz świetlny, trochę się nim bawię. Mamy też tutaj ten miecz świetlny w wersji kolorowej naświetlony na Zuzę, natomiast Zuza poszła w zupełnie inną stronę. Wykorzystała tryb portretowy po to, by wygenerować rozmycie, które pozbawiło to zdjęcie takiego ostrego cienia, no i też nadało inny efekt. Z kolei Julia poszła od razu w tryb profesjonalny i zaczęła się bawić tym cieniem po to, by był on jak najbardziej ostry. I oczywiście każde z tych trzech podejść jest unikalne, nie mówię, że któreś jest gorsze. Po prostu możecie zobaczyć sobie fotografię i sami to ocenić. No ale ile można patrzeć na jedną kolorową ścianę? Poszliśmy dalej. Zaledwie kilkaset metrów dalej i znaleźliśmy kolorowe podwórka na Dodrza albo kolorowe podwórka na Ołbinie. Tutaj trwają oczywiście spory, w zależności od tego, kto jak patrzy na dzielnicę we Wrocławiu. Nie jest to tak istotne, jak istotne jest to, że jest to piękna inicjatywa stworzona przez artystów lokalnych oraz mieszkańców tych podwórek, którzy zresztą z dużym entuzjazmem nas witali i chętnie pokazywali właśnie rzeczy, które mogliśmy tak naprawdę sfotografować, między innymi ich portrety, no ale także mogliśmy sfotografować siebie. A miałem też okazję spytać Julię, co sądzi o Oppo Reno 4 Lite, czyli najtańszym przedstawicielu serii. Czy jest to urządzenie lekkie? Czy trzyma się je dobrze? Okay, widzę, że robisz zdjęcie rekina. Widzę, że robię profesjonalnym. Tak, no dużo lepiej się robi w profesjonalnym niż w automacie, prawda? No tak, to się zgadza. No, można sobie ustawić wszystkie funkcje. I w ogóle... Właśnie ustawiać, widzę, że jest kolor, temperatura, tak. ISO, czas naświetlania. No i to jest w tym najtańszym telefonie z tej serii, co nie? Tak, tak. A ogólnie jak Ci się go trzyma? No bardzo dobrze, jest taki właśnie leciutki, malutki, w sam raz do mojej rączki, więc akurat mogę sobie wszystko tutaj jedną ręką poustawiać i no nie wypadnie mi raczej. Z formalnego obowiązku wspomnę jeszcze o możliwościach Oppo Reno 4, takich jak robienie zdjęć w wysokiej rozdzielczości 48 megapikseli oraz w trybie olśniewający kolor, który poprawia parametry obrazu, także przy wykorzystaniu inteligentnych algorytmów i procesora analizującego scenerię, więc jeżeli będziecie robić zdjęcia budynku, te efekty będą inaczej dopasowane. Jeżeli będziecie robić zdjęcia krajobrazu, także uzyskacie inne rezultaty, ale dopasowane do tej sytuacji. Zapytałem też Zuzę, co sądzi o Oppo Reno 4Z, chyba najbardziej kanciastym z tych urządzeń, a w rezultacie też zupełnie innym w korzystaniu. Czy nadal jest to urządzenie wygodne? Dla mnie jest dobry, ja mam dość duże ręce, więc nie mam problemu z dużymi telefonami. Natomiast jeżeli chodzi o blokadę, dokładnie, i blokadę z boku, to dla mnie i dla moich palców jest ona trochę za nisko, bo jak trzymam tak normalnie telefon, to mógłby być gdzieś tutaj,
a jest trochę niżej, ale sam czytnik jest dość czuły i nie odznacza się też jakoś mega bardzo, także wydaje mi się, że dość wygodny. Powiem trochę jak kobieta, ale jest ładny, bo ten ekran, nie wiem czy to widać, ale się tak fajnie mieni pod kątem światła. Taki perłowy odcień, co nie? Tak, tak, bardzo, bardzo fajny, bardzo elegancki, myślę, że właśnie bardziej kobiecy niż męski. Ale jeżeli chodzi o sam ekran, to też wydaje mi się, że będzie wygodny do oglądania wszelkiego rodzaju filmików czy czegoś takiego. Okay. Kolorowe podwórka na Dodge'a były też dobrym miejscem, by przetestować możliwości obiektywów ultra szerokokątnych. Każde z czterech smartfonów, czyli Oppo Reno 4 Lite, Oppo Reno 4, Oppo Reno 4Z i Oppo Reno 4 Pro 5G posiadają obiektyw ultra szerokokątny, a to pozwala złapać jeszcze więcej rzeczy w kadrze, ale też nadać mu nieco bardziej dramatycznego wyglądu i dopasować go do perspektywy, która w tym przypadku, jak widzicie tutaj zdjęcie z widokiem z dołu, jest szczególnie istotna, bo pozwoliła nam uchwycić także poza modelką Zuzą elementy, które są pomalowane, które nie są pomalowane i faktycznie pokazać ten kontrast, jaki generuje to podwórko. Część ze smartfonów Oppo Reno 4 obsługuje sieć 5G i właśnie jesteśmy w miejscu, w którym tę sieć można sprawdzić, dlatego odpalam test i będziecie zaraz widzieli, jakie są wyniki. Oczywiście sieć 5G jest w fazie wczesnego rozwoju i te częstotliwości, na których działa, także nie są jeszcze tymi częstotliwościami, na których działa to reklamowane 5G o superprędkościach. Dlatego te prędkości czasem mogą być podobne do LTE. Natomiast też bym się tym absolutnie nie przejmował. Kupujecie smartfona na parę lat, ta sieć będzie się rozwijać. Tak więc te wyniki, które tutaj widzimy, no na razie nie przedstawiają się jakoś specjalnie imponująco, natomiast w przyszłości na pewno będzie to wszystko wyglądało lepiej. Zobaczcie jeszcze kilka przykładowych zdjęć z tego podwórka, a my już przemieszczamy się do kolejnego ciekawego miejsca. Choć niestety pogoda nas nie rozpieszczała, to taras widokowy w SkyTower zawsze jest ciekawą atrakcją i wwozi człowieka na 49 piętro, a tam naprawdę można zobaczyć już ciekawy Wrocław z ciekawej perspektywy. Oczekiwanie na windę do tarasu widokowego w SkyTower natchnęło nas do poszukiwania inspiracji w okolicznej przestrzeni i do eksploracji trybów manualnej fotografii. Każdy ze smartfonów pozwala na taką manualną fotografię, pozwala na zmianę temperatury barwowej, czasu otwarcia migawki, regulację poziomu ISO i korekty ekspozycji oraz zmianę punktu ostrości. I tym punktem ostrości pobawiliśmy się przy okazji dekoracji, jaka znalazła się właśnie powiedzmy w tej galerii, która jest w SkyTowerze. No i możecie zobaczyć, niektóre zdjęcia widzicie też zupełnie inne podejście. Zuza znowu zdecydowała się na tryb portretowy, jednak tym razem zrobiła rozmycie wygenerowane właśnie przez ten tryb nie na człowieku, a na obiekcie i to jest bardzo ciekawy rezultat. Dotarliśmy na SkyTower, jest z nami także Oliwia, która dostała Oppo Reno 4, który to ma bardzo ciekawą funkcję w trybie portretowym, bowiem można robić nim zdjęcia, w których mamy wyróżnioną tylko postać i tylko ona jest kolorowa, natomiast reszta tła jest szara i patrząc na to, jakie efekty udało nam się osiągnąć na tym SkyTowerze i faktycznie zrobić szare tło oraz wyróżnioną postać, to naprawdę całkiem fajne rezultaty, ale jeszcze lepszy rezultat z tym zobaczycie, gdy pójdziemy do następnego miejsca. Natomiast teraz spytam Oliwię o to, jak jej się trzyma i korzysta z Oppo Reno 4. Przede wszystkim powiedz mi, jak ci się trzyma to urządzenie, jak ono wygląda dla ciebie? No jeżeli chodzi o samo trzymanie, to pierwsze, na co zwróciłam uwagę, to jest bardzo lekki i to jest fajne, jeżeli o to chodzi. Wizualnie też mi się podoba. Jest dość duży, ale nie sprawia mi problemu, jeżeli o to chodzi. Ta wielkość nie jest jakaś taka, która by przeszkadzała w użytkowaniu, więc jak najbardziej fajnie. No tak, a właśnie to jeszcze tak myślę, bo no wielkość motywuje tutaj ekran na 6,4 cala. Jak ci się na niego patrzy w sumie? Tak wiesz, tak bez jakichś tam eksperckich rzeczy, no bo to raczej ja się tym zajmuję. Jasne. Jest fajny, bo mam takie poczucie, że jest naprawdę duży i że wypełnia całą tutaj przestrzeń. Jest przyjemny, kolory są takie żywe, przynajmniej z tego, co tutaj mogę powiedzieć, to rzeczywiście fajnie to wygląda. A jak z fotkami? W sumie już coś takiego porobiłaś, co by cię satysfakcjonowało? Fajne są te tryby, jeżeli chodzi o takie, to co mamy tutaj. A właśnie, bo ty masz jeszcze ten tryb ze zmianą koloru. Dokładnie, więc to jest fajne, bo jest na gotowo, można sobie wybrać, co nas interesuje i to bardzo przyciągnęło moją uwagę. To są te dwa, które pozwalają właśnie zrobić postać w jednym kolorze i resztę tła na szaro. O, to jeszcze tego nie przetestowałam, zaraz sprawdzę, bo to rzeczywiście będzie bardzo, bardzo fajnie mogło tutaj współgrać. No jeżeli ktoś chciałby jakieś takie zdjęcia
trochę No z filtrami. Dokładnie, to, no to jest naprawdę fajne. Od razu może sobie zrobić. Dokładnie tak. Lekki, poręczny i w kolorze błękitnym, który zresztą jest lubiany przez całkiem sporo osób, w tym między innymi mnie, ale to nie jest najważniejsze. Na koniec naszej podróży wzięliśmy się za testowanie nocnej fotografii. Każdy ze smartfonów posiada tryb Ultra Night. Dzięki niemu przez dłuższe naświetlanie zdjęcia i łączenie kilkunastu ujęć w jedno otrzymujemy zdjęcia lepiej doświetlone i ostrzejsze. Oczywiście nie jest to najważniejsze w trybie fotografii, powiedzmy, artystycznej, ale może pomóc, gdy potrzebujemy złapać jak najwięcej detali. No ale gdzie sprawdzić, jak tak naprawdę te detale można złapać? Lepiej niż na wrocławskich neonach. Niezależnie od tego, jaki telefon byście wybrali, korzystajcie z trybów profesjonalnych, bo są one w stanie dramatycznie zmienić artystyczną wartość tego zdjęcia. Tutaj macie na przykład dwie fotografie. Jedna zrobiona z większą temperaturą barwową, a druga z mniejszą. I przy neonach totalnie widać inne rezultaty dotyczące tego samego ujęcia, tylko że z jednym zmienionym parametrem. Dlatego też koniecznie warto się pobawić tymi funkcjami. Warto też korzystać z trybu Night Mode, bo widać, że jest zdecydowanie więcej detali, zdjęcia są jaśniejsze. No i polecam też ten tryb portretowy, o którym już wcześniej wspominałem, bo tutaj widzimy naprawdę dużą różnicę między osobą, która zresztą została dobrze odcięta przez Oppo Reno 4 i jest cała kolorowa, a tłem, które stało się czarno-białe, co w przypadku tych wrocławskich neonów jest nieoczywistym efektem. Patrząc na zdjęcia na Instagramie, większość ludzi jednak idzie w żywe kolory, a tutaj mamy zupełnie inne rozwiązanie, które wyróżnia się na tle wszystkich zdjęć z Instagrama. Okej, teraz jestem spokojniejszy. Udało nam się przedstawić serię Oppo Reno 4 w świetle głównie fotograficznym oraz tak naprawdę wyglądu i ekranu, jakie te telefony oferują. Natomiast warto rozróżnić tutaj jeszcze parę szczegółów, których no, nie dało się złapać w terenie, a teraz mogę Wam na spokojnie o nich opowiedzieć. Wróćmy do ekranu. Wszystkie smartfony z serii Oppo Reno 4 poza Oppo Reno 4Z posiadają matrycę AMOLED z czytnikiem linii papilarnych ukrytych pod ekranem. Oczywiście można też odblokowywać telefon twarzą, w zależności od tego, jak Wam będzie w zimę albo lato wygodniej, ale Oppo Reno 4Z jest tutaj wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, ma zastosowaną matrycę IPS LCD i akurat dla mnie ten ekran jest taki, no może najmniej atrakcyjny z tych wszystkich pod tym względem, że ta technologia nie jest tak efektywna i nie pokazuje tak żywych kolorów, ale nadal są one żywe, a do tego ten ekran potrafi odświeżać się z częstotliwością do 120 Hz i co więcej, możemy sobie ustawić tryb stałych 90 Hz, co jest super opcją, bo często producenci dają tylko 120 i 60, a ten przeskok jest duży. Czasem 90 Hz w zupełności wystarcza, tak jak w Oppo Reno 4 Pro 5G, który posiada AMOLED z odświeżaniem 90 Hz, no i to wszystko wygląda dzięki temu naprawdę płynnie. A co do wydajności, mamy tutaj procesory MediaTeka w Oppo Reno 4 Lite i Oppo Reno 4Z oraz procesory Qualcomma w Oppo Reno 4 i Oppo Reno 4 Pro 5G. I nie są to absolutnie najmocniejsze procesory na rynku, ale co ważniejsze, korzystałem z tych telefonów przez pewien czas, korzystaliśmy z nich zresztą wszyscy i nikomu nie zdarzały się przycięcia animacji czy jakieś irytujące wpadki. Też urządzenia nie nagrzewały się nadmiernie, więc myślę, że jest jak najbardziej w porządku z tą wydajnością. Warto docenić te telefony za dużą ilość pamięci operacyjnej, która wynosi w większości modeli 8 GB, natomiast w Oppo Reno 4 Pro 5G otrzymujemy 12 GB plus aż 256 GB na pliki użytkownika, więc myślę, że jest to zapas na lata, a w przypadku otwierania wielu aplikacji będzie to chyba nawet istotniejsze niż zastosowany procesor. Zapewne zastanawia Was wydajność w grach i tutaj mogę powiedzieć spokojnie, że dzięki funkcji przestrzeń gier jesteśmy w stanie kontrolować tę wydajność w stopniu, który wystarcza do tego, by korzystać płynnie z rozgrywki, ba, mamy nawet skalowanie rozdzielczości, tak by te klatki nie były gubione, a na przykład nieco niższa rozdzielczość pojawiała się w odpowiednim momencie. Mamy też funkcję blokowania powiadomień oraz rozmów telefonicznych, więc w grze nie powinno nic Wam przeszkadzać. O nakładce ColorOS nie będę specjalnie dużo mówił, bo możecie sobie na przykład obejrzeć poprzednie recenzje ze smartfonami Oppo, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że ona się faktycznie upraszcza względem takiego europejskiego użytkownika. Nie jest już aż tak pstrokata, ma bardzo ładne tapety swoją drogą, choć oczywiście to jest kwestia gustu. No i też warto zwrócić uwagę na to, że faktycznie dostajemy tutaj szereg funkcji, które no, pomagają nam na co dzień. Mamy dedykowane aplikacje pogody, muzyki, wideo, ale mamy też chociażby aplikację Oppo Relax, która pozwala nam odpocząć. O tej aplikacji także przygotowałem swego czasu pewien film, więc możecie zobaczyć. A co do możliwości fotowideo, do których chciałbym jeszcze wrócić, warto zaznaczyć, że każdy ze smartfonów jest wyposażony w aplikację SoLoop.
Soul Loop jest o tyle ciekawe, że pozwala nam edytować to wideo za pomocą sztucznej inteligencji jednym kliknięciem, ale też możemy sami zdecydować, czy chcemy mieć jakiś tekst, jaką chcemy mieć muzykę, jaki chcemy mieć filtr na tym wideo, jakie chcemy mieć przejścia, no i oczywiście to wszystko poprzecinać tak, żeby nam pasowało. Wideo w Soul Loop możemy stworzyć wyłącznie z użyciem zdjęć, ale możemy też wykorzystać klipy, no i faktycznie wtedy pobawić się w mieszanie jednego z drugim, by tworzyć dynamiczne przejścia, ciekawe ujęcia i tak naprawdę wszystko zmieścić w jednym takim filmie, który od razu wrzucimy na media społecznościowe. Będąc przy multimediach, warto nadmienić, że Oppo Reno 4 Pro 5G jako jedyny ze smartfonów posiada głośniki stereo, nie posiada on też jako jedyny gniazda słuchawkowego, chociaż myślę, że w tych czasach to każdy jest sobie w stanie z tym poradzić. Natomiast jeśli chodzi o jakość tych głośników, to rzeczywiście stawiają one wysoko poprzeczkę i są godną konkurencją dla tegorocznych propozycji od innych producentów, dlatego też myślę, że jeżeli dużo oglądacie filmów, to Oppo Reno 4 Pro 5G może być zadowalającą opcją właśnie dla Was. Z ciekawostek, pewnie zastanawiacie się, co robią drugie kamery w smartfonie Oppo Reno 4 Lite i Oppo Reno 4, skoro nie mamy opcji na przykład szerokiego kąta. Robią one coś znacznie ciekawszego, bowiem pozwalają na bezdotykową nawigację tymi urządzeniami. Można na przykład odbierać połączenia, co jest niesamowicie wygodne, bo wyobraźcie sobie, że telefon sobie gdzieś tam leży, wyjecie jedzenie, no ale akurat dzwoni mama. No jak dzwoni mama, to wypadałoby odebrać, więc możecie zrobić tylko tak. Połączenie zostaje odebrane, no i macie obsługę tego telefonu tak naprawdę bez dotyku, bez stykania go, a wiecie, wiadomo, jak to jest podczas jedzenia, można się trochę ubrudzić. No i jest to faktycznie funkcja, która jest o tyle przydatna też, że potrafi ukryć wiadomości przed innymi osobami, na przykład gdy zobaczy, że ktoś jest za waszymi plecami i mógłby zobaczyć fragment, który akurat nie chcielibyście, by został zauważony, no to wtedy telefon faktycznie taką wiadomość schowa, wy się odwrócicie i rozliczycie się z tamtą osobą, porachujecie jej wszystkie kości. To są smartfony z serii Oppo Reno 4. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia, no i podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne materiały. Cześć!